Dzień dobry, Marta Korycka. Moim gościem dzisiaj jest Robert Małecki. Dzień Dzień dobry. dobry. Pisarz, filozof, dziennikarz też kiedyś. No i ja zaczynam od takiego cytatu. Z tym pisaniem to było tak. Zaczęło się w 2009 roku od pierwszej powieści, która do dziś w oszałamiającym nakładzie 5 sztuk leży w szafie. Modlę się, żeby nikt jej stamtąd nie wyciągnął. No ale ja chciałabym do tej szafy zajrzeć i zapytać. Nie jest to zapytać. Dobry pomysł. Nie jest to dobry pomysł, naprawdę. No ale skoro już, no to ja opowiem rzecz jasna, jak to bywało z tą powieścią. A bywało tak, że w 2009 roku po przeczytaniu powieści Harlana Cobena Najczarniejszy strach, pomyślałem sobie, a byłem wówczas dziennikarzem piszącym teksty, dziennikarzem prasowym, w związku z tym pomyślałem sobie, że spróbuję podjąć rękawicę i tak sobie wymarzyłem, że będę pisał powieści kryminalne, jeszcze na tych powieściach zarabiał na życie. No i postanowiłem spełnić sobie to marzenie, usiadłem i zacząłem pisać powieść. I napisałem ją na przełomie 2009-2010 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to zła powieść. Dramatyczna, idiotyczna, nie wiem kto tam kogo zabija i po co i dlaczego robią takie rzeczy, jakie tam robią w tej powieści, ale jednocześnie, tak zupełnie serio, jest to powieść, która jak sądzę sporo mi dała. To znaczy po pierwsze dała mi odpowiedź na pytanie, czy umiem pisać powieści kryminalne. Odpowiedź brzmi: nie umiem. Natomiast czy jestem w stanie to robić? Tak, jestem w stanie to robić. Jestem w stanie poświęcić kilka miesięcy ze swojego życia tylko po to, żeby wieczorami, kiedy moje dziecko wtedy miało chyba roczek dosłownie. O to jestem pod wrażeniem, że się wtedy pan zdecydował. Wtedy się zdecydowałem, to był szalony pomysł, ale myślę sobie, że trzeba mieć chyba takie szalone pomysły w głowie, żeby je realizować. No ale w każdym razie technicznie byłem w stanie to zrobić. Pomyślałem sobie, okej, to jest dobra informacja, natomiast gorsza była taka, że nie umiałem rzeczywiście pisać powieści kryminalnych i zastanowiłem się, co z tym fantem zrobić, skoro miałem na tym, że tak powiem, pisać i zarabiać na życie tym pisaniem. No i pomyślałem sobie wtedy o warsztatach. I to był chyba taki bardzo dobry kierunek, żeby zrozumieć, jak należy pisać powieść kryminalną, że ona się diametralnie różni, już pomijam stylistycznie od tego, co ja robiłem w życiu zawodowym, prawda, byłem dziennikarzem i tak dalej, i tak dalej. I to był bardzo dobry ruch. Wydaje mi się, że warsztaty, które odbywałem we Wrocławiu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, bardzo dużo mi dały. Także powieść nadal z 2009 leży w szafie. Ja w ogóle chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że ja ją wysłałem wszystkim możliwym wydawcom w tym kraju wtedy. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi do dzisiaj. I mam nadzieję, że ona w ogóle przepadła gdzieś w tych czeluściach internetowych. Może powinna się kiedyś jednak ta powieść ukazać na przykład w formie takiej, no, takiego białego kruka, nie wiem, wystawić można na aukcję. Milion złotych jedynie mogę zaoferować i jeśli tak, to bardzo proszę. No dzisiaj jest pan już uznanym autorem kryminałów, przecież laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru. I tak sobie myślę, czy był taki jakiś jeden moment, kiedy pan pomyślał, udało mi się. Bardzo interesujące pytanie. Odpowiadam na nie chyba najczęściej wtedy, kiedy kończę powieść. Udało mi się skończyć powieść. I to jest rzeczywiście taki moment dość magiczny, bo ilekroć się zabieram za pisanie, mam wrażenie, że nigdy tego nie skończę, że to jest niemożliwe, żeby w ogóle napisać powieść, żeby ona miała początek, rozwinięcie i zakończenie, żeby znajdowały się tam wszystkie te elementy, które w powieści kryminalnej powinny się znajdować i jeszcze, żeby one były atrakcyjne dla czytelnika. Więc siadam do pisania z takim dużym lękiem, że nie dam rady. Natomiast kiedy kończę powieść, tak, wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym myślę sobie, udało się. Natomiast co więcej się udało? Na pewno udało się zrealizować to marzenie, o którym myślałem, czy które pojawiło się w 2009 roku, czyli przejście na tak zwane zawodowstwo pisarskie. To tak, to się udało zrobić w 2020 roku. Natomiast to było też zupełnie niezwykłe. Ja pamiętam taki moment, kiedy podejmowaliśmy wspólnie z żoną tę decyzję, bo to rodzinna decyzja była. 2019 rok. Pani wspomniała o nagrodzie wielkiego kalibru, nagrodzie kryminalnej piły. Więc to był ten moment, kiedy dosłownie odebrałem te nagrody i posypało się sporo takich propozycji spotkań autorskich. Ja oczywiście jeździłem na te spotkania, miałem pisać powieść, miałem oddać tę powieść mojemu wydawcy. Oczywiście tam w rękach płakałem, że to się nie uda zrobić, bo tych spotkań za dużo. Ja brałem w ogóle urlop, żeby jeździć na spotkania autorskie, bo jeszcze wtedy pracowałem w toruńskich wodociągach, więc rzeczywiście to był niezwykle intensywny czas.
I pomyślałem sobie, że tak się nie da pracować, bo ja ani książki nie skończę, a skoro mam zarabiać na pisaniu, no to muszę te książki pisać. Ani nie odpocznę, bo biorę urlop, żeby pracować. W związku z tym jakiś taki dziwny czas nastał. No i rzeczywiście pomyśleliśmy sobie o tym, że to jest dobry chyba moment na to, żeby zmienić coś w moim życiu. I kiedy już to zmieniłem? Kiedy w styczniu 2020 roku założyłem działalność. No już wiem, do czego pan zmierza. No właśnie. Miałem kalendarzyk, w którym to kalendarzyku liczba spotkań na wiosnę 2020 roku była imponująca i nagle przychodzi informacja o pandemii i spotkań nie było żadnych. No więc to było takie zaskakujące i trochę niepokojące, ale tylko trochę, bo pomyślałem sobie, że rzeczywiście wtedy w tym okresie miałem wsparcie ze strony wydawcy, miałem podpisaną umowę na powieści, w związku z tym pomyślałem, że zajmę się pisaniem, nie będę myślał o tym, co się tam wkoło dzieje. No i tak też starałem się robić. Ja myślę, że wbrew pozorom pandemia w jakiś sposób też pozytywnie wpłynęła na rynek książki, bo umówmy się, ten lockdown sprawił, że ludzie, to widać też w statystykach, tak, zaczęli więcej kupować książek, czytać książek i też twórcy mieli ten czas, no niestety trochę przymusowy jednak i też niepokoju, ale z drugiej strony też czas na to, żeby pisać i tworzyć. Czy wtedy właśnie powstała najnowsza pana książka, czyli Wiatrołomy? Nie, ale 2020 rok to jest rzeczywiście chyba, jak sądzę, ten rok, kiedy po raz pierwszy pomyślałem o bohaterce Marii Herman. Już mówię, jak to się wydarzyło, bo Maria Herman jest hazardzistką. Tyle możemy spokojnie zdradzić czytelnikom i wielkiej krzywdy im nie uczynimy. Natomiast to nie był mój pomysł tak do końca, ponieważ w 2017 roku, kiedy pojawiła się na rynku moja druga powieść pod tytułem Porzuć swój strach, ona była w całości poświęcona hazardowi właśnie. I po przeczytaniu tej powieści odezwała się do mnie Ula, która ma profil na Facebooku Życie Hazardzistki. I zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, co mi się w tej powieści udało, a co mi się nie udało, jeśli chodzi o hazard, przedstawienie tego problemu uzależnienia. I nawiązaliśmy z Ulą taką sympatyczną znajomość. I któregoś pięknego dnia Ula, która dużo czyta, nie tylko literatury gatunkowej i zamieszcza też swoje recenzje w sieci, napisała, że brakuje jej w literaturze kryminalnej kobiety, mężczyzny, który to bohater, bohaterka zmagałby się z uzależnieniem, czyli mówiąc krótko, byłby już trzeźwy, tak? Ale właśnie, należałoby przedstawić to, jak wygląda ta walka po drugiej stronie, prawda? Kiedy decydujemy się na terapię. I dla mnie to był absolutnie niezwykły moment, bo ja sobie pomyślałem, kurczę, rzeczywiście, ja nie przypominam sobie takiej bohaterki, takiego bohatera. Odezwałem się natychmiast do Uli z pytaniem, czy ona planuje napisać taką powieść, czy będzie wykorzystywała ten swój pomysł, bo jeśli nie, to ja już w kolejkę tam się ustawiam, prawda? I ona powiedziała, że nie wie, dajmy sobie czas. Ja też pomyślałem, że mam jeszcze do napisania parę powieści, gdzie w ogóle nie planowałem pisać niczego o hazardzie. I wtedy w ogóle wchodzi na scenę wydawnictwo literackie i zaprasza mnie do współpracy. No i myślimy o tym, jak tę współpracę zacząć. No to zacznijmy ją od nowej serii kryminalnej. Ja zastanawiam się, czego w życiu jeszcze tym swoim krótkim literackim nie dotknąłem. Nie dotknąłem na pewno jednej rzeczy. Dwojga bohaterów równoprawnych, którzy będą grali takie niemalże pierwszoplanowe role w tej opowieści, ale zastanawiam się, jak ich skonstruować. I nagle przypominam sobie tę rozmowę z Ulą. Odzywam się do niej i mówię, Ula, jak tam? Ola mówi, bierz ten temat. No i oczywiście współpracowaliśmy bardzo mocno przy tworzeniu tej postaci Marii Herman. Więc tak to się rzeczywiście zadziało. To był chyba 2020 rok, kiedy ta pandemia się rozpoczęła, a kiedy ja może nie myślałem jeszcze bardzo mocno o tym, co będę robił w przyszłości, ale gdzieś wydaje mi się, że ta postać kiełkowała po prostu w mojej głowie po tym, co zobaczyłem na fanpage'u Uli, po prostu po tym, jak rzuciła to hasło, że takiej postaci brakuje w kryminale. Już troszkę mi pan odpowiedział na pytanie, które chciałam zadać, bo właśnie chciałam też zapytać, skąd się wziął pomysł na tę nową serię, ale zapytam o to troszkę inaczej, no bo poprzednio był facet, poprzednio tak. Był Marek Benner. Natomiast teraz rzeczywiście jest też kobieta, no nie pierwsza już u pana, no bo była i Zmora i w ogóle... Żałobnica. Tak. Natomiast... I wstyd. Natomiast
Czy inaczej się pisze kobietę, inaczej mężczyznę? I jak? Prawda jest taka, że na pewno pisze się inaczej, natomiast nie wiem jak. Nie wiem jak, niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo czy to jest tak, że ja się, to jest pytanie, które sam sobie zadaję, czy ja się bardziej zastanawiam wtedy, kiedy mam do czynienia z postacią żeńską czy męską, czy ja bardziej wnikam w tę postać. Nie wiem, pewnie tak jest, pewnie tak jest. Druga sprawa jest taka, że bardzo często my jako autorzy dostajemy mnóstwo pytań o to, jak tworzymy postaci kobiece, natomiast nasze koleżanki niespecjalnie dużo pytań dostają na temat tego, jak tworzą postaci męskie. I to chyba wynika z tego, że my po prostu jesteśmy prości jak budowa cepa, więc być może coś tutaj w tym rodzaju się zadziewa. Natomiast tak, myślę o mojej bohaterce, rzecz jasna, myślę o mojej bohaterce, myślę o tym, żeby była bohaterką wiarygodną. W związku z tym każdy autor, jak sądzę, żeby uzyskać tę wiarygodność, musi mieć w sobie jakieś pokłady empatii, bo bez tego chyba nam się nie uda nigdy stworzyć dobrej postaci, jakiejkolwiek, czy to męskiej, czy żeńskiej, kobiecej postaci. Więc pewnie tak jest. Natomiast ja chyba tutaj bardziej się fiksowałem na tym, jak zbudować relacje między bohaterami, między Marią Herman a Olgiertem Borowiczem. Trochę uciekam od tego tematu, który pani poruszyła, ale tak to chyba było. W związku z tym na pewno musiałem przemyśleć to, jaką kobietą będzie Maria Herman, jaka przeszłość stoi za tą postacią. Dlaczego wybrała hazard w ogóle, prawda, jako taki i kiedy podjęła decyzję o leczeniu. To były takie elementy, punkty zwrotne w jej życiu, które musiałem chyba połapać, żeby wniknąć w tę postać, żeby próbować ją zrozumieć, bo to jest chyba istotą też naszego pisarstwa. Zrozumienie postaci, zrozumienie ich losu, zrozumienie ich sytuacji w obecnej chwili. No właśnie, wspomniał pan też o tej relacji i to mnie interesuje, czy najpierw pojawiła się właśnie ta kobieta w pana głowie, właśnie dzięki pani Uli, i potem się dopiero pojawiło, okej, zestawimy ją z partnerem. Jak to tak, wyszło? Chyba tak. Chyba tak. Jak tak sobie przypominam, a to było tak, że jakiś wieczór nastał i ja mojego syna, tak do domu mojego syna mówię, chodź tu, będziemy teraz myśleć nad imionami, nazwiskami postaci do nowej serii kryminalnej. I rzeczywiście zaczęliśmy się gdzieś tam przerzucać jakimiś pomysłami i w ten sposób padło nam nazwisko Herman. Zaraz potem usłyszeliśmy imię Maria. Bardzo ładnie to się zgrało. I potem sobie pomyślałem, że może właśnie partnerem Marii Herman, zawodowym partnerem Marii Herman będzie mężczyzna, a nie kobieta. Bo to by było chyba takie dość niespotykane, że dwie policjantki znakomite pracują akurat w tak zwanym archiwum X. Więc pomyślałem sobie, że nie, że musi być facet. Ten facet będzie takim, no właśnie, wsparciem na pewno, ale może nie będzie to taka no, w pełni równoprawna pierwszoplanowa postać. Tak wtedy myślałem sobie o tym. No i pomyślałem, że dobrym wyborem będzie facet. No i wtedy wymyśliliśmy, że to będzie Borewicz, prawda? Znane nazwisko z popkultury, z minionej epoki, który jednakowoż niewiele ma wspólnego z tamtym porucznikiem Borewiczem. I tak to się chyba poukładało. Ale chyba zależało mi na tym, żeby przedstawić mężczyznę i kobietę. Oboje w nałogach, przy czym jedno wychodzące z nałogu, drugie wpadające w ten nałóg, czyli trochę ich tak widziałem na takiej starej wadze szalkowej, jak jedno idzie w górę, to drugie gdzieś ciągnie w dół. Taki był chyba pomysł ten pierwotny na te postaci. Mniej istotna była w tym wszystkim intryga kryminalna. No i właśnie. Ze zgrozą to mówię, jako autor kryminału. No i teraz właśnie mam dwie drogi, którymi mogę pójść, bo mogę pójść w tę intrygę, mogę pójść w Archiwum X, ale najpierw to Archiwum X jeszcze poruszymy, no bo to też jest bardzo ciekawe podejście, żeby te zbrodnie sprzed lat, żeby to jakby to jest takie fascynujące, bo też często jako dziennikarka, czy jako czytelniczka, kiedy trafiam na zbrodnie sprzed lat i jako ludzie, którzy oglądamy true crime, który jest teraz bardzo modnym gatunkiem, no to gdzieś ta fascynacja tymi historycznymi zbrodniami w nas istnieje. I to jest bardzo fajny pomysł, żeby do tego Archiwum X się tutaj
wejść w to w archiwum X. Tak, miałem chyba podobne do pani spostrzeżenia. To znaczy też zawsze mnie interesowały sprawy niewyjaśnione, głównie zaginięcia, tajemnicze zaginięcia, tak zwane tajemnicze zaginięcia, które nie ma się co tutaj czarować i łudzić. W znacznej większości mówimy o nich jako niewykrytych zbrodniach po prostu. Tak. Też w niewykrytych samobójstwach pewnie znaczącej mniejszości z kolei. Ale takie sytuacje też mają prawo się zdarzyć. W związku z tym tak, ja bardzo często w swoich powieściach sięgam do tego, co było, co się wydarzyło wcześniej. Bardzo często poruszam wspomniany problem zaginięć. Uważam, że jest to dużo ciekawsze, intensywniejsze paliwo fabularne, że dużo więcej pytań można postawić po tej stronie niż w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zabójstwem. Co nie oznacza wcale, że powieści z zabójstwem w tle są gorsze, słabsze, mniej w nich napięcia. Absolutnie tak nie jest. Natomiast rzeczywiście chyba lubię tę kwestię zaginięć i to jest coś, co że tak powiem, spędza mi sens powiek. Znam kilka takich spraw, które rzeczywiście powodują przebicie serca. Prawdziwych spraw. No i chyba to jest też taki element, który sprawia, że ja częściej sięgam po tego typu historie, po tego typu sposób opowiadania. No i dokładam dzisiaj do tego to, o czym coraz częściej się mówi, czyli właśnie zespoły do spraw przestępstw niewykrytych, które funkcjonują przy komendach wojewódzkich policji, które rzeczywiście na nowo spoglądają w akta po to, aby raz jeszcze je przejrzeć, raz jeszcze zastanowić się nad tym, co w niewyjaśnionych sprawach, jaki element z tych niewyjaśnionych spraw można byłoby podjąć na nowo. Trzeba powiedzieć o jednej rzeczy też niezwykłej, mianowicie jakość tego, co dzisiaj policja może zrobić, metody śledcze, współczesne, nowoczesne narzędzia, które policja posiada i nowoczesną i współczesną wiedzę z zakresów wszelakich, czy to biochemii, chemii, fizyki i tak dalej, to są wszystkie te elementy, które mogą się złożyć na finalny sukces powrotu, związany z powrotem do starych spraw. No właśnie, w Zmorze na przykład pan opisywał sprawę zaginionego dziecka z 86 roku, teraz się cofamy do lat 90. i też mamy dziecko zaginione. Ja przyznam, że mi bardzo było ciężko przejść przez początek tej książki. Nie wiem, na ile pan chciałby zdradzić osobom, które może jeszcze nie sięgnęły po Wiatrołomy, co tam się na początku dzieje, ale przyznam, że tak obrazowo powiem, że ja miałam wręcz mdłości, jak czytałam te pierwsze strony. To jest coś bardzo obrazowego i bardzo makabrycznego, o czym pan pisze. I zastanawiam się, no bo czyta się to z wielkimi emocjami, ale jak się pisze takie rzeczy, jak to się przeżywa wtedy? To tu muszę sięgnąć do znakomitego pana Marka Krajewskiego, który kiedyś spytany o tego typu rzeczy. Jak to jest, jak pisze te wszystkie słynne sceny zbrodni, prawda? O czym on wtedy myśli? Pamiętam, jak dziś, że pan Marek Krajewski zawsze odpowiada o przecinkach. I trochę tak jest rzeczywiście, że autor powieści kryminalnej nie może odbierać tego, co pisze, tylko musi tak to napisać, żeby czytelnik to w odpowiedni sposób odebrał. Czyli skupi się, mówiąc krótko, na środkach wyrazu, na tym, czy to, co zostało napisane, jest odpowiednio zobrazowane i dobrze opowiedziane po prostu. I to jest rzeczywiście taka rzecz, która chyba spędza mi sens powiek, mówiąc krótko, czy ja to właściwie zrobiłem. Ale po wielu reakcjach właśnie dotyczących tego początku, prologu, sądzę, że to się chyba udało. Pani wspomniała o makabrycznych rzeczach. Ja na to trochę inaczej patrzę i powiem dlaczego. Dlatego, że ja zazwyczaj nie opisuję, musiałbym sięgnąć, tak przeskanować te wszystkie moje powieści, po rzeczywisty akt zadawania przemocy. Tak. Tylko raczej skupiam się na tym, co jest po tym akcie. Czyli bardziej mnie interesuje to, z czym zostaje człowiek wtedy, kiedy już ten akt dobiegnie końca. I to miałem w głowie, kiedy pisałem. I zdaję sobie sprawę, że oczywiście, że to jest wstrząsająca scena. Zdawałem sobie z tego sprawę. Być może nie zdawałem sobie z tego sprawy, że aż tak.
No dla mnie to było duże przeżycie, może dlatego, że też jestem matką i ta tak, wyobraźnia zadziałała, prawda? Jasne. I muszę przyznać, że musiałam robić przerwę wręcz, co czasami mi się zdarza w takich sytuacjach, jak ten początek czytałam, ale też właśnie pan mówi o tym, że skupia się na tym, jak napisać to. I pan też jest osobą, która innym podpowiada, w jaki sposób pisać. Prowadzi pan warsztaty kreatywnego tak. pisania. Jestem też ciekawa właśnie, gdybym ja do pana przyszła i bym powiedziała, chciałabym się utrzymywać powiedzmy za 5 lat z pisania, to co by mi pan doradził tak na sam początek, albo jakie pytanie może zadał? Na jakie pytanie ja powinnam sobie odpowiedzieć w takiej sytuacji? Czy jest sytuacji? Pani cierpliwa? Nie pierwszy raz to słyszę. Zupełnie serio. Myślę sobie o swojej drodze. Ja jestem facetem, który przez całe życie miałem słomiany zapał do wielu rzeczy. Gitara na 5 minut, koszykówka na 10, piłka nożna na 15 i ciągle poszukiwanie tego, co ja bym chciał w życiu robić. Niespecjalnie wiedziałem, co ja bym chciał w życiu robić. To jest pierwsza sprawa. I bardzo szybko się nudziłem. Bardzo szybko. W związku z tym mnie samego zaskakuje to, że w 2009 roku podjąłem decyzję o tym, że będę pisał powieści kryminalne i z tego się utrzymywał. Co jest w ogóle karkołomnym. Mam wrażenie zadaniem, żeby takie rzeczy postawić przed sobą jako pewien cel, do którego chciałoby się osiągnąć. I od 2009 roku do 2017, czyli do właściwego mojego debiutu, mija 7 lat. Tak. I to jest praktycznie 7 lat porażek. To nie jest 7 lat sukcesów, to jest 7 lat porażek. Bo rozumiem, że, przepraszam, że przerywam, że to nie ta druga powieść już odniosła sukces, tylko to były te 7 lat, kiedy pan próbował różne pomysły, czy to była formalnie już praca? Druga powieść, czy to już była, to była właśnie praca nad drugą powieścią, która była okupiona bólem, łzami, ponieważ ja byłem przekonany, że ja nie skończę nigdy tej powieści, że ona jest jakby... No, tam się nic nie spina i musiałbym naprawdę jeszcze mocno nad nią pracować. I rzeczywiście to był taki moment, w którym ja nieustannie ponosiłem porażki na każdym polu. Jeździłem na warsztaty kryminalne, warsztaty kryminalistyczne również, ale mówiąc szczerze, no, cały czas się bałem, że nie jestem w stanie pisać, że jakby jestem za słaby do tego, żeby to robić. I naprawdę nie wiem dlaczego było we mnie tyle cierpliwości, do tego, żeby stale próbować. Żeby stale próbować. I myślę, że naprawdę, autentycznie, nie ma nic ważniejszego dla autora i przyszłego autora, niż to, żeby był cierpliwy. I teraz powiem, że nie chodzi tylko o to, na sam fakt wydania powieści, że na to trzeba czekać. Po pierwsze, trzeba być cierpliwym, żeby tę powieść napisać. To jest parę miesięcy pracy. Takiego samotniczego dłubania w klawiaturze, prawda, komputera, siedzenia z tymi myślami, bicia się z tymi myślami, co mój bohater powinien zrobić, czego nie powinien, czy jest wiarygodny, czy niewiarygodny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest samotnicza naprawdę robota, która nie jest łatwą pracą, w tym sensie, że obciąża. To jest raz. Dwa, tak jak wspomniałem, oczekiwanie na odpowiedź z wydawnictw, prawda, to też jest, można by tu książki pisać na ten temat. To jest jedna rzecz. Potem czekanie na to, aż ten moment nastąpi, czy aż ta książka wyjedzie z drukarni. A potem jeszcze czekanie na to, czy w ogóle ona się sprzedała z kolejnych parę miesięcy, czy ona odniosła jakikolwiek sukces, czy ten sukces już odnieśliśmy, czy dopiero odniesiemy po trzeciej, piątej, dziesiątej, kto to wie w książce, prawda? Więc naprawdę uważam, że mnóstwo cierpliwości potrzeba autorowi, ale oczywiście to nie jest jedyna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. To, na czym się skupiamy na pierwszych zajęciach w ogóle, czy na takim podstawowym kursie, to na konstrukcji powieści fabularnej, bo mam wrażenie, że my wszyscy jesteśmy mocno odklejeni od tego, że każda powieść, każda historia powstaje na pewnej konstrukcji. I ta konstrukcja jest zbliżona dla wielu historii. Funkcjonuje od wielu setek lat, więc jakby nie ma sensu wyłamywać otwartych drzwi, tylko sięgnąć, zbadać tę konstrukcję na przykładach licznych, współczesnych, historycznych opowieści itd., itd., ale zbadać ją po to, żeby umieć nakładać warstwę fabularną na tego typu konstrukcje. Pan już na tych warsztatach przed wydaniem pierwszej książki miał okazję uczyć się od Czubaja, od potem Katarzyny Bondy na przykład. Ja jak sobie tak rozmawiam czasem z pisarzami, to oni często mówią, a właśnie to się widziałem z nim tu, a to gadałem z nim tutaj. Tak nie mam odczucie, że wy gdzieś tam jesteście cały czas w jakimś dialogu. I ciekawa jestem, czy pan na przykład ma taką jakąś osobę wśród polskich pisarzy, z którą przegadujecie pewne wątki, czy to tak wygląda, czy każdy z was siedzi w tym swoim świecie i
nie wiem, przy komputerze czy przy notatniku i jest sam ze sobą, jak pisze powieść. Raczej ten kierunek, ale potem bywa też tak, że przesyłamy sobie teksty i rozmawiamy na temat tych tekstów albo na temat tych rzeczy, które warto byłoby poprawić, bo są mniej wiarygodne albo gdzieś tam od czapy. I zdarzają nam się takie sytuacje. Ale jeśli już się spotykamy, mamy w zasadzie mało czasu na to, żeby się spotykać i rozmawiać. W związku z tym rozmawiamy o wszystkim i o niczym, mówiąc krótko. Gdzieś tam pewnie też poruszamy kwestie tego naszego środowiska, całej branży wydawniczej, tego, w jakim kierunku to wszystko zmierza i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście zdarza nam się przesyłać sobie teksty. Ja tak z Bartkiem Szczygielskim robimy od jakiegoś czasu, wcześniej z Anią Rosenberg, więc gdzieś był taki w nas taka chęć, żebyśmy posłuchali tego, co druga osoba ma do powiedzenia o naszym tekście, po to, żeby ten tekst poprawić. I to jest super, naprawdę to jest super. Jeśli ktoś przeczyta i rzetelnie wskaże jakieś tam elementy, które rzeczywiście mogą uratować ten tekst, trochę go podbić, to jest znakomita sytuacja. No poza tym mamy też tę możliwość, że często czytamy swoje teksty przed faktycznym opublikowaniem tychże tekstów, więc zdarza nam się też już może nie tyle zwracać uwagę, co korzystać jakby z tego, że czytamy taką opowieść przed, długo przed premierą. Teraz miałem okazję przeczytać właśnie powieść Mariusza Czuba, na którą wszyscy będą czekali już w styczniu. Nic nie zdradzam, nic nie mówię, ale powiem tylko, że jest genialna absolutnie i bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość właśnie, że mogłem zerknąć na to, o czym to będzie opowieść, jak ona jest skonstruowana. I to mam wrażenie, że Mariusz Czubaj, no, mistrzu mój wielki, tu zwracam się do Mariusza Czubaja, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Ale czy pierwszym czytelnikiem jest jakiś pisarz, redaktor u pana, czy na przykład żona? Moja żona, nauczycielka, łapie czerwony długopisik. I ja już jestem cały w stresie wtedy, bo widzę, co tam się będzie wyprawiało na tym tekście. Często tak się zdarza rzeczywiście, że Kasia sięga jako pierwsza do moich powieści. Nie zawsze tak jest ze względu na jej obowiązki zawodowe. To nie zawsze się uda pewnie połączyć. Ale bardzo trafne uwagi, bardzo trafne sugestie. Nie tylko Kasia sięga, jeszcze sięgają moi znakomici znajomi, Asia i Marcin Rzędowie. Oni prowadzą Muzeum Roberta Małeckiego. Tak, ja się doczekałem za życia własnego muzeum. Cudne. To jest w ogóle hit. I to muzeum jest rzecz jasna tylko i wyłącznie w internecie. Tam, to nie jest tak, że tam są te filcowe kapcie i tak dalej, że każdy może sobie pójść. Nie, 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 tak pięknie nie jest. Ale rzeczywiście czytają, zwracają uwagę na różne elementy. Sylwia Janowicz, Rafał Żuk, też współpracowaliśmy przy ostatnich powieściach, więc też dużo, dużo fajnych uwag można zebrać od beta-readerów, tak zwanych beta-readerów, tych osób, które po raz pierwszy sięgają po naszą powieść. I to jest bardzo ważne, żeby dać tę powieść do czytania, żeby... Ja się tego boję oczywiście, prawda? Bo ja już widzę, że tam krzywe zdania mam w ogóle i to mi się nic tam nie podoba, a muszę to komuś dać do przeczytania jeszcze, prawda? Ale to wraca i wraca często z bardzo trafnymi uwagami, bardzo mądrymi uwagami, czyli takimi uwagami na chłodno. Ja czytam ten tekst już jednak w jakimś takim szale pewnie, czytam go po raz enty, już nie widzę, co ja tam za błędy zrobiłem, czy tam komuś ręka zamiast w łokciu to w kolanie zgina, prawda? A ktoś to potem świetnie wyłapuje. Nie tylko drobiazgi, tylko też często jakieś ważniejsze sprawy. To jest bardzo fajne. A wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do tej najnowszej książki. Ja tak tu zerkam co jakiś czas, bo mamy okładkę przed sobą i ona rzeczywiście jest bardzo energetyczna, ale chciałam też zapytać o dalszy ciąg, no bo nie ukrywa pan już na samym początku, że to jest nowa seria. Tak. Czy teraz jednak pan robi chwilę oddechu i pracuje nad czymś innym, czy już nad drugim tomem? Kończę, tak powinienem powiedzieć, kończę drugi tom opowieści o Hermanie Borowiczu, który to będzie się rozgrywał w Toruniu. Pierwszy tom w Grudziądzu, drugi w Toruniu. Ja w ogóle mam pomysł na tę serię taki, żeby trochę poskakać po miastach kujawsko-pomorskiego, skąd się wywodzę. I to jest chyba fajny pomysł. To on mnie zmusza do tego, żebym ja poznawał nowe miejsca. No Toruń to jest moje miasto, więc wracam tam z pewnego bardzo konkretnego powodu, o którym dzisiaj nie mogę powiedzieć za wiele, ale wytłumaczę się z tego przy okazji premiery kolejnej powieści, a ta nastąpi na wiosnę przyszłego roku.
No chyba to, tyle. No chyba to super. Tyle. No to jeszcze muszę zapytać, bo jeszcze sobie wypisałam tutaj, że pan na przykład też jest od kilku lat entuzjastą e-booków i chciałam zapytać, w czym ten, bo rozmawialiśmy też przed wejściem do studia chwileczkę na ten temat, że rzeczywiście ten rynek się rozwija i też mówił pan o tym, że z pisarzami rozmawiacie często na temat rynku wydawniczego. Mhm. Więc chciałam zapytać, jak pan patrzy i dlaczego jest takim entuzjastą e-booków i w ogóle też potem druga część pytania o to, czy teraz jest dobrze, czy źle na tym rynku, po tej pandemii, po tym wszystkim z pana punktu widzenia. Mm-hmm. Odpowiadając na pierwszą część pytania, tak, jestem rzeczywiście entuzjastą e-booków, dlatego że jestem też fanem papieru, żeby nie było. Dlaczego? Dlatego, że mam poczucie, że mam książkę. Wielu czytelników o tym mówi, prawda? Że co to znaczy mieć plik? Mhm. Niewiele znaczy. Ale jednocześnie uważam, że samo urządzenie, czytnik, no jest naprawdę rewelacyjnym urządzeniem. Znaczy ja bardzo lubię czytać na czytniku. Po pierwsze lubię go zabierać na wszystkie wyjazdy, dlatego że ja zawsze będę miał tam książkę. To kiedyś pojechałem do szpitala, zabrałem 3 książki ze sobą, mówię spokojnie do samego końca mi to wystarczy. Już w połowie miałem problem, musiałem czytać po 10 stron i sobie te lektury dawkować. Z czytnikiem nie ma takiego problemu. To raz. Dwa, że ma to podświetlenie. Ja uwielbiam podświetlane czytniki, bo rzeczywiście i w ciemności można czytać, oczy się nie męczą, można sobie tę czcionkę dostosować. I to jest w ogóle jakby kwestie techniczne, ale to są bardzo ważne rzeczy. I bardzo naprawdę, bardzo lubię książki, szczególnie, że już coraz mniej miejsca my wszyscy mamy, miłośnicy książek, na to, żeby trzymać książki papierowe w domu. Więc tutaj atutów całe mnóstwo. Natomiast audiobooki, absolutna rewelacja. I tu już przechodzę trochę do tej drugiej części pytania, bo mam wrażenie, że rzeczywiście jakby ja z audiobookami jestem od dawna. Kiedy zacząłem sobie biegać, pomyślałem, że będę biegał z muzyką i niespecjalnie mi się to udawało i zacząłem biegać z audiobookami po prostu, czyli czytam powieść uszami, mówiąc krótko. I to jest bardzo fajny moment, kiedy można przebywać też z pewną formą interpretacji tego tekstu przez znakomitych aktorów, lektorów. Uwielbiam ten moment, kiedy zaczyna się ta historia, kiedy ja wnikam w tę historię, kiedy nie muszę myśleć o tym oddechu, prawda, i o bieganiu, że muszę nogami przebierać, tylko właśnie skupiam się na samej historii. I rzeczywiście jest też tak, że od czasu pandemii znacząco chyba wzrosły zainteresowanie wydawców wydawaniem audiobooków, prawda? Z tego co wiem, to naprawdę tam chyba wszystko na pniu. Różne platformy biorą po to, żeby właśnie ten content swój zwiększać i dzięki temu też pewnie swoje zasięgi. Więc rzeczywiście bardzo mocno ten rynek się ruszył. Nie wiem, na ile to jest w e-bookach, tego nie umiem opowiedzieć, ale widzę nawet po tym, jak myśmy dobierali lektorów do wiatrołomów, lektora do wiatrołomów, jakie też są trudności, gdybyśmy chcieli, nie wiem, najgorętsze nazwisko lektorów sięgnąć, jaki tam czas jest potrzebny do tego, żeby on w ogóle mógł usiąść i to przeczytać, prawda? Że to jest parę miesięcy. Więc to oznacza, że rzeczywiście ten rynek audiobooków bardzo mocno się ruszył. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo to jest znakomity moment na spędzanie czasu z lekturą, kiedy sprzątamy, biegamy, robimy takie rzeczy, gdzie byśmy pewnie z przyczyn oczywistych nie sięgnęli po książkę. Tymczasem książkę sama wchodzi do naszych uszu i gdzieś tam zabiera nam czas po prostu. Nie myślał pan o tym, żeby zrobić swoim wielbicielom taki prezent i przeczytać samodzielnie, bo pan ma bardzo przyjemny, taki radiowy wręcz głos. Strasznie faflunię, strasznie dużo jakichś takich mam, jak to się mówi pięknie, jakichś wad wymowy w ogóle, więc ja jak najdalej. Mariusz Czubaj, który kiedyś opowiadał mi o tym, jak wspólnie chyba z panem Markiem Krajewskim czytali jedną ze swoich powieści, albo Róże cmentarne, albo i dwie te powieści, Aleje samobójców, które napisali wspólnie, to mówił mi o tym, że wychodził ze studia spocony jak po meczu piłkarskim, więc ja jestem jak najdalej od takich emocji. Myślę sobie, że są osoby, które robią to znakomicie. Ja mam w sobie coś takiego, że od czasu do czasu, a właściwie zawsze, zdradzam to pani, podpowiadam moim wydawcom, co tam za głos słyszę w swojej głowie, kiedy piszę daną powieść. I mam wrażenie, że chyba do tej pory udało mi się nie pomylić w tym zakresie. Mhm. Więc naprawdę, naprawdę taką dużą wagę przywiązuję do tego, żeby to byli dobrzy lektorzy, żeby w sposób
no taki pasującym, żeby dopasować klimat. Do klimatu tej opowieści. Tak, to jest chyba coś, co... A ja się do tego kompletnie nie nadaję. Kompletnie. Ośmielę się nie zgodzić, ale to z drugiej takim strony... Razie czekam na ofertę. Tak sobie myślę jeszcze na koniec, że może to i dobrze, że pan nie czyta na głos, bo wtedy ma pan więcej czasu na pisanie, no i się doczekamy niedługo też drugiej części. No właśnie, tak, ma pani rację. Ja bym potem siedział w studio i czytał, a muszę pisać. Ostatecznie muszę tym się zajmować. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Moim gościem był Robert Małecki. Dziękuję. Dziękuję.